rycerzy, które budowali nowe Niemcy. Rudolf Augstein, urodzony 5 listopada 1923 roku, po 1952 roku wydawał Szpigel, który wygruntował w 1947 w Hanowerze. Jest gościem honorowym miasta Hamburg. To tak jak Adolf. Słynny Adolf był też gościem honorowym miasta Hamburg od 19 kwietnia 1933 roku. A tutaj mamy 5 kanclerza Helmut Schmidt. 23-18 rok. Ciekawa kobieta. Tutaj ten kot. Zmarła 11 marca 2002 roku. Wielka dama, jej nagrody dostał Tusk. No i wszyscy dostają co. A Tusk dostał 2 grudnia 2019 roku. To jest bardzo ciekawe miejsce. Dom przy Wiecajt jest położony przy ratuszu, przy domu, przy kiedyś było katedra. To jest też związane z 3 maja 1945 roku, kiedy w Warszawie otworzona była wystawa Warszawa Oskarża w Muzeum Narodowym, w którym jest ołtarz z tego właśnie, z tej właśnie katedry. Jak pięknie porobili swoich bogów. Tutaj widzimy ratusz, wieżę kościoła świętego Piotra. Tutaj mamy kościół świętego Jakuba. 5 kościołów, w których wielkie uroczystości były ku czci cesarza Karola VII, wnuka króla Ignacego Sobieskiego. No i chodził tędy. Tymi drogami chodził Jan Sobieski razem z bratem Markiem. A teraz pójdziemy drogą do wystawy. Znaczy, co, już nie jest wystawa, to już jest stałe. Glorifikacja Helmuta Schmidta. Jest również lotnisko Helmuta Schmidta, które otwierał, był wtedy burmistrzem, słynny dzisiejszy kanclerz. Był burmistrzem, a teraz burmistrzem jest Częczał, urodzony tego samego dnia, co nasz ksiądz Michał Woźnicki, 20 stycznia 1936 roku. I w Izraelu urodził się chłopak, syn Żydów z Ostrowa Wielkopolskiego, który był w Ameryce, kiedy w Gdańsku zabito muzyka Jacka Stefańskiego. Powstał zespół bez Jacka. No a teraz mamy Jacka Stefańskiego jako księdza w Kaliszu. Gdzie przyjeżdżali księża uratowani z Dachau. Ale Dachau jest zamknięte, tam są tylko Żydzi. Zakończył się program Dachau, kiedy byłam świadkiem profanacji Eucharystii w Karmelu Krwi Chrystusa w Dachau, założonym 28 kwietnia 1933 roku przez więźnia Dachau biskupa Neuheuslera, który wyświęcił na diakona B16, zwanego niemieckim papieżem. Tutaj właśnie mamy, jakie niezwykłe, o właśnie, 17 lipca 2022 jest, na 17 lipiec to jest też miejsce, znaczy to jest rocznica Krwawej Niedzieli w Hamburgu i to jest rocznica, kiedy przybyłam do Hamburga, gdzie mnie przeprowadziła siostra Faustyna.
o 14.50, no do 16. 21 lipca też jest ciekawe, też jest o 17. 24 lipca, rocznica bombardowania Hamburga. No można jeździć po Hamburgu drogami. Helmuta Schmidta. No musimy to zmienić. Będziemy trzeba chodzić drogami świętego papieża Benedykta V. Drogami naszego Hermana Cohena. Drogami chodzę też księdza Józefa Woźniaka, który był tutaj w Hamburgu, się urodził 7 lutego w 1913 roku. Wychowywał się w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie 11 lipca urodziła się moja przyjaciółka 100 lat temu, Immaculata Adamska. Miała 11 lat, kiedy tu w Hamburgu zamordowano biskupa wietnamskiego, a do Dachau przywieziono biskupa Neuhäuslera 11 lipiec 1941 roku. Tutaj się uśmiecha ten pan. Jak przyjaciel również był szefem, senatorem policji. Tu proszę, trzech aktorów nowego porządku świata. Wielka wystawa Boga Helmuta Schmidta przy miejscu, gdzie umarł święty papież Benedykt V. Łatwą grę mają. To tak jak tutaj był Kaufmann, był gauleiterem od 1925 roku, kolega Adolfa. Także tutaj przeżył bombardowanie Hamburga. Założył obóz koncentracyjny na Jegamę. W ogóle od 16 maja 1933 roku miał wszystkie urzędy. Miał władzę nad wszystkim. No a jego kuzyn Theodor Kaufmann w Nowym Jorku nawet napisał książkę, jak zniszczyć naród niemiecki. No i teraz wczoraj właśnie, 13 lipca, w rocznicę, w 180. rocznicę urodzin naszego księdza Bronisława Markiewicza, który sprowadził Salezjanów do Polski, założył Michalitów, który widział Anioła Stróża Polski 3 maja w 1863 roku, zapowiadającego polskiego papieża Piusa X. Dzisiaj całe niebo nas widzi. I chodzimy sami. Miliony są nad nami. To tak. Niedługo będzie właśnie rocznica bombardowania Hamburga, akcji Gomory. Pierwsze było bombardowanie Rzymu 19 lipca. Panie Boże, Królowo Polski, Maryja, Królowo Polski, Małgorzato Brandenburska, której drogami chodzę. Jak mamy Bogu dziękować za wszystkie dary. Tutaj idziemy do kościoła świętego Jakuba. Trzeba zobaczyć, jak bombardowali Hamburg barbarzyńcy. Prosimy Cię, Panie Jezu, ci kapłani, ci biskupi, którzy zostali zamoczeni. Biskup Kozal w Dachau, wbito mu we Wrocławku, w jego muzeum. Bili mu w głowę oświetlenie. Byłam tego świadkiem 9 kwietnia 2010 roku, pielgrzymując do Katowic, do pana Kazimierza Świtany. Zapisałam się do towarzystwa świętego Maksymiliana Kolbe 10 kwietnia 2010 roku, w tym momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o likwidacji Polaków znowu. Otrzymałam książkę o Katyniu.
kapłana, który zabroniono mu odprawiać mszę świętą w Oświęcimiu. Został zamordowany, powieszony w Bydgoszczy. Za dużo robił dla Polski. Jezu Chryste, Synu Dawida, zlituj się nad nami. Tutaj jest kościół świętego Jakuba. Temu, które Matka Boska ukazała się w Saragosie 20 stycznia w 40 roku. Tak bardzo potrzebował pomocy. My potrzebujemy pomocy, Matko Boże. Dlatego też ksiądz Michał Woźnicki pielgrzymuje do Wietrzwałdu. Wietrzwałd na Warmii. Tam pielgrzymował. Tam zakładał kościoły, miasta. Schauenburg, brat Adolfa IV, świętego Franciszkanina, który był pradziadkiem polskiej królowej. I tutaj mamy drogowskaz. Droga świętego Jakuba. Jeruzalem, 5118 km. Santiago de Compostela, 2271 km. Rzym, 1706 km. Lacum, 185 km. Trondelheim, 1418. Brakuje Szeldu do Gdańska, do Gdyni, gdzie kościół świętego Michała, gdzie miał sakramenty, założyła praprababcia polskiej królowej Małgorzaty. Do Lubiszewa, gdzie się urodziła jej babcia, królowa duńska Małgorzata. Brakuje drogowskazu do Berlina, gdzie urodziła się nasza królowa. Brakuje drogowskazu do Warszawy. A najważniejsze, mamy niebo. I widzi nas Bóg Ojciec. Widzą nas wszyscy święci.